Cześć, witajcie. Grzesiek z Neoksalu. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać króciutko i szybką instrukcję obsługi, inaczej aplikacji powłoki 161 na elemencie tym oto. Jest instrukcja obsługi, ale ona, no, nie wiem, no, po prostu nie wszyscy ją dobrze rozumieją, więc po prostu pokażę, jak to się robi, bo jest tam napisane, że na zabezpieczonym elemencie nanosimy wodę w postaci mgiełki. I teraz tak, no niektórzy po prostu, z tego co wiem, nawet chcąc uzyskać mgiełkę, przynosili garnki z parującą wodą i dmuchali tą mgiełkę na samochód. Pozwólcie, że ja tego nie skomentuję. Po prostu pokażę. To jest tak zwana mgiełka. No, tak poetycko być może nazwane, określone, ale no po prostu, no, zwilżony element. Teraz tak, nakładamy, tam jest napisane, że na aplikator trzeba nałożyć około 10 kropli, więc odliczamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No, tam 11 wpadła. Naprawdę, to nie apteka. I słuchajcie, naprawdę nie ma jakiegoś, jakiejś filozofii wielkiej. Patrzcie, rozkładamy preparat na powierzchni zabezpieczanej. O, trochę nam słońce tu akurat przyświeca za mocno, ale trudno. Rozkładamy preparat. Jakie ruchy? No, ruchy różne. Na początku w krzyż, tak jak się gruntuje Blade Ram malarski, żeby dojść wszędzie, w każde miejsce. A później można i w kółko. Chodzi o to, widać po prostu pod aplikatorem, gdzie produkt siadł, a gdzie jeszcze nie. Po prostu inaczej zachowuje się woda. Ona po prostu teraz reaguje z produktem, rozpoczęła się tak zwana reakcja chemiczna. O. Aplikator jest trochę taki no, improwizowany, z jakiejś szmatki, z jakiegoś klocka, no ale to nic, to wszystko chodzi o to, żeby pokazać zasadę, nie, już nie będę się bawił tam z wnęką w klamce, żeby nie tracić czasu. Słuchajcie, jest napisane rozprowadzić preparat i odczekać kilka chwil, w nawiasie 1-3 minuty, więc odczekamy. Albo nie, inaczej. Bezpieczniej dla każdego będzie, bo są różne temperatury, różna wilgotność powietrza, otoczenia, więc bezpiecznie będzie i bez szkody tak naprawdę na jakość powłoki, bezpiecznie będzie od razu. Spryskać to z powrotem, nanieść na to wodę, na zabezpieczony element nanieść wodę. Mimo tego, że tam już teoretycznie widać było, że jeszcze jest woda, no ale to nie o taką wodę chodzi. Bo tamta woda, którą było widać, to już była rozmieszana z preparatem i to już nie była czysta woda. Chodzi o to, żeby zmoczyć ją, o, zmoczyć powierzchnię i bez nacisku po prostu no, polerować wodą. Tam jest napisane osuszyć powierzchnię, więc w ten sposób osuszenie wygląda. Powierzchnia zaczyna już hydrofobizować, także woda gdzieniegdzie znika. Mam tutaj szmatkę pomocniczą. Nie krytykujcie, że byle jaka, bo po prostu, że nie niemiecka, że nie francuska, że nie amerykańska. Po prostu, że nie biała, tylko żółta. Po prostu każdą jesteśmy to w stanie zrobić. Nowa, dobra, czysta, chłonna. Chodzi o to, żeby wciągnęła wodę. Już jest coś takiego, o co nie wiem, czy to widać w kamerze. Po prostu jest bardzo takie malutkie kropelki. Taka właśnie mgiełka się teraz zrobiła. I z tym możemy chwilę poczekać. Bądź też od razu suchą stroną mikrofibry. Tak jest. O. Wypolerować. I
tu już widzimy, gdzie nam się produkt rozłożył. O, już się robi śliski pod mikrofibrą. O. I tu już po prostu patrzymy, gdzie siadło, gdzie nie siadło. Ten samochód jest, to jest taka testówka właśnie w tym momencie dla... Testujemy go, różne rzeczy na tym aucie. Teraz dostał właśnie 161 na tym elemencie. Wcześniej była na nim 161 Nano Ceramic Reload. No, ale ten element odtłuściłem, wyglinkowałem, odtłuściłem. Niepolerowany jest specjalnie, chodzi o to, żeby było widać, jaka jest zmiana barwy, odcienia, koloru, farby. Tak? Trochę zakręciłem, no ale wiecie, o co chodzi. Do testów akurat. Także no, tyle. Później godzinkę odczekamy, za godzinkę możemy położyć drugą warstwę. Trzecia, jak ktoś chce, dla chętnych. W każdym razie dwie warto położyć i wtedy mamy ochronę już na 4 lata. Także no. No oczywiście na koniec też stosujemy jako top coat reload 161 Nano Ceramic Reload po prostu. No to warto też zrobić i później co pół roku Nano Ceramic Reloadem albo częściej, jak ktoś lubi. No i cieszymy się autem. Jeździmy na normalne myjnie, na self-service, nawet na myjnie, tu się narażę, nawet na myjnie automatyczne. Nie rysuje się. Powłoka jest twarda i po prostu się nie rysuje. Nawet jeśli pojedziemy na jakieś plastikowe, nie daj Boże, automaty, których już w zasadzie chyba nie ma, bo są już w większości te gąbkowe. Jak pojedziemy na jakiś plastik, no to i jakieś ryski się zdarzą, no to bierzemy reload, Nano Ceramic Reload 161, rzucamy na powłokę, bo to ryski są w powłoce, a nie w lakierze. Ryski się zasklepiają i jest znowu brand new. Także powodzenia, wszystkiego dobrego. Cześć.